Hej, pan Trzeba Jasmin, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Dynamki z Pedro Jurze. Jeżeli wam się film spodobał, nie zapomnijcie, zostawiam łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarza. I dzisiaj jesteśmy w Jurze, którą Krzysztof Kasprzak. No, także jedziemy. Halo, halo. W czerwonym kasku dzika karta. W niebieskim Krzysztof Kasprzak. Biały kask to Thomas Jonasson, a żółty Chris Harris. Ruszyli! Niebezpieczna sytuacja. Thomas Jonasson jest wykluczony. Od wewnętrznej stoją dzika karta. Krzysztof Kasprzak. Chris Harris. Wystartowali. To się mogło źle skończyć. Fenomenalny start Krzysztofa Kasprzaka. Na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak. Chris Harris na końcu stawki. Na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak. Chris Harris, ostatni. Na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak, a za nim dzika karta. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Krzysztof Kasprzak prowadzi od początku wyścigu. Wejście w ostatni łuk. Krzysztof Kasprzak wygrywa bieg bez historii. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Jarosław Hampel. W niebieskim Matej Żagar. Biały kask to Krzysztof Kasprzak. A żółty Jason Doyle. Krzysztof Kasprzak. Chciałem ukraść start. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Od wewnętrznej stoją Greg Hancock, Nicky Pedersen, Maciej Janowski i najbliżej bandy Krzysztof Kasprzak. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Upadek. W czerwonym kasku Krzysztof Kasprzak. W niebieskim Troy Bachelor. Biały kask to Chris Holder. A żółty Mikael Jebsen-Jensen. Taśma w górę. Równy start całej czwórki. To się mogło źle skończyć. Krzysztof Kasprzak na prowadzeniu. Mikael Jebsen-Jensen. Ostatni. Niebezpieczna sytuacja. Na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak. Mikael Jebsen-Jensen. Ostatni. Krzysztof Kasprzak prowadzi od początku wyścigu. Mikael Jebsen-Jensen. Ostatni. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Krzysztof Kasprzak od startu na prowadzeniu. W
wejście w ostatni łuk. Krzysztof Kasprzak wjeżdża na metę na jednym kole. Bieg bez historii. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Ty Woffinden, w niebieskim Nils Christian Iversen. Biały kask to Krzysztof Kasprzak, a żółty Andreas Jonsson. Ruszyli! Łokieć w łokieć. Równy start całej czwórki. Nils Christian Iversen dał się wyprzedzić rywalom. Łokieć w łokieć. Niebezpieczna sytuacja. Krzysztof Kasprzak na prowadzeniu. Andreas Jonsson na końcu stawki. Pierwszy Krzysztof Kasprzak. Tuż za nim Ty Woffinden. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Andreas Jonsson cały czas na czwartej pozycji. Wejście w ostatni łuk. Krzysztof Kasprzak wygrywa. Bieg bez historii. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Nicky Pedersen, w niebieskim Matej Żagan. Biały kask to Ty Woffinden, a żółty Krzysztof Kasprzak. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Nicky Pedersen wysuwa się na prowadzenie. Ty Woffinden jest wykluczony. Krzysztof Kasprzak jest wykluczony. Kolejność na mecie. Matej Żagan. Nicky Pedersen. Pozostały dwa miejsca. Komu uda się awansować? Od wewnętrznej stoją Andreas Jonsson, Greg Hancock, Jarosław Hampel i najbliżej bandy Nils Christian Iversen. Taśma w górę! Niebezpieczna sytuacja. Upadek. Wow. Widzicie, jak Hampel na innym kole w półfinale i to trzech, i ja się zjechałam z toru, masakra. No ale... No cóż, to jeżeli wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki do góry, subskrypcji oraz komentarza. I dzisiaj byliśmy z Toruniem, Krzysztofem Kasprzakiem, ale ten półfinał drugi. I jeszcze Jarosław Hampel jechał na jednym kole, tak płacą na plecy, ale no cóż. Więc no to jest klawiatura mechaniczna, także jutro film będzie o 18, bo mam jeszcze ważne sprawy, także łapka, subskrypcja, komentarz i hej, jeszcze parę sekund, ten półfinał drugi był świetny, także no śmieszne zawody, a mianowicie ten koniec, także hej, jeszcze 10 sekund. Uwaga! I...
Hej, mam nadzieję, że mi było dobrze słuchać. Hej!